Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kador, a to jest kolejny test dziwacznego moda do gry Farming Simulator 17, tym razem z okazji 130 tysięcy subskrypcji. I dziwacznym modem, który będę dziś testować, jest oto ten tutaj, motocykl z przyczepką. Fachowo niestety pojazdu tego nie jestem w stanie nazwać, na pewno ma on swoją jakąś fachową nazwę, nie nazywa się po prostu motocykl z przyczepką, ale to możecie mi w komentarzach napisać ewentualnie fachową nazwę tego tutaj dziwacznego pojazdu. Link oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku, natomiast ja przejdę już do testu. Akurat jeżeli chodzi o ten pojazd, to mamy go trzy wersje tutaj dostępne do kupienia, zaraz ja kupię pozostałe, lecz najpierw przedstawię tą główną, myślę, podstawową, taką chyba można nazwać. No więc jest to taki, tak jak wspomniałem, motocykl z taką bardzo małą przyczepką z tyłu. Jeżeli chodzi o model, jak widzicie, jest naprawdę solidnie wykonany, nie ma się tutaj do czego przyczepić, więc sprawdźmy może w ogóle, jak to cacuszko jeździ. Jest to całkiem głośny motor, jak mogliście usłyszeć. Z tego co widzę, jego prędkość maksymalna to 69 km na godzinę. Na pewno to trzeba będzie później testować. Na razie widzę, że jak coś, to rozpędza się bardzo powoli. No ale to później, jak będę jechać na gospodarkę, to się sprawdzi, czy on to maksymalną prędkość osiągnie. Tak jak wspomniałem, to jest podstawowa wersja tego pojazdu, czyli ma z tyłu przyczepkę, na przykład oczywiście na jakieś ziarno, lecz możemy też kupić inne wersje tego pojazdu, ja to zaraz zrobię. Tak właśnie wygląda zakładka z tym pojazdem w sklepie. Jak widać, produkcja radziecka najwidoczniej. Więc tak, mamy tutaj, to jest pierwsza wersja, a to druga, zaraz do tej, nie, w sumie już od razu powiem. Ta druga to jest chyba, różni się tym, że mamy tutaj zbiornik zamiast tej przyczepki z tyłu na zboże, mamy chyba zbiornik na paliwo. Tak się przynajmniej domyślam i zaraz sprawdzimy. Tak, mamy tutaj, jak widzicie, beczki na paliwo, więc może nam to posłużyć do, ten pojazd, ten motocykl może nam posłużyć do tankowania jakichś maszyn ewentualnie. A jest podana, jest 880 litrów, aż mieści właśnie ten, te beczki na paliwo. Natomiast pojemność tej przyczepki z tyłu to 2000 litrów. I tutaj mamy dwie wersje również do wyboru podczas zakupu. Akurat ta tutaj wersja, tu oczywiście wszystko po rosyjsku, ta tutaj wersja to jest ta, którą posiadam teraz, czyli ta przyczepka na przykład na jakieś ziarno. I jest również ta wersja, wersja tak jakby pasażerska, można powiedzieć. Zaraz to zakupię i zobaczycie. I teraz z tyłu możemy sobie jeździć w trybie multiplayer, na przykład z jakimiś kolegami. Jak widzicie, mamy tutaj takie ławeczki i chyba mogą tu jechać, kurczę, było napisane w opisie moda 3 albo 4 osoby, nie pamiętam szczerze mówiąc naprawdę, ale można się udać na wycieczkę tym właśnie pojazdem. My na przykład kierujemy, a trzech kumpli czy czterech, serio nie pamiętam, siedzi z tyłu i możemy sobie jeździć w trybie multiplayer. No więc są dostępne trzy wersje tego motocyklu. Ja teraz sprawdzę, jak funkcjonuje ta tutaj najbardziej mnie interesująca, czyli wersja z tą przyczepką na ziarno. Pojedziemy na gospodarkę i ten właśnie, tą przyczepkę z tyłu napełnimy maksymalnie. I teraz sprawdzę, czy osiągnie maksymalną prędkość ten motocykl. Rozpędza się serio powoli, ale kurczę, powoli, ale daje radę. Powinien osiągnąć tą maksymalną prędkość. Niestety widzę, że lusterka nie działają. No niby taki szczegół, ale jednak nie działają. Licznik z tego co widzę działa, światła... Wow, aż mi coś gredzi, mnie przymoliło. Światła jak widać są. Okej, okay, więc tutaj pod tym względem jest w porządku. No i dobra, jest. Maksymalna prędkość to 63 i nie jest, z tego co widzę, w stanie rozpędzić się szybciej, więc nie wiem czemu tam jest napisane, że 69 na godzinę powinien jechać. Niestety nie jest w stanie dobić do tej prędkości, ale i tak jedzie całkiem szybko. Dobra, tutaj na szczęście na gospodarstwie w silosie trochę zboża zawsze jest, więc spróbujmy napełnić ten motocykl. No, byle co, może być pszenica. Jakoś tylko 2000 litrów, no to napełniło się to dosłownie w moment, ale jak widzicie,
jest ten mod użyteczny. Nie jest to jakiś super dziwaczny mod, no nie oszukujmy się, testowałem o wiele dziwaczniejsze mody, ale często też mody, które nie miały zbytniego zastosowania w Farmingu 17. Ten mod jest może nie tyle dziwaczny, co nietypowy, ale jak widzicie ma zastosowanie, czy do przewożenia kumpli w trybie multiplayer, czy do transportu paliwa, czy do nawet jakiegoś transportu zboża. Teraz wysypiemy, zobaczę, czy tutaj jest w ogóle jakaś animacja, czy wiecie, jak się przechyla jakoś ta przyczepka z tyłu, czy coś. Zaraz to sprawdzimy. Albo czy się jakaś klapa otwiera, raczej się klapa otworzy, ale sprawdźmy. Dobra, otwiera się po prostu klapa i to się wysypuje w ten sposób. No, czyli wszystko działa tutaj tak, jak powinno. Nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ten motocykl, więc jedyne, co mi teraz zostało, to może sprawdzić, jak on się zachowuje w terenie. No bo tej wersji do transportu graczy w trybie multiplayer nie przetestuję, tej wersji z tymi zbiornikami na paliwo, no nie chcę mi się tego sprawdzać, pewnie działa to dokładnie tak samo dobrze jak tutaj ze zbożem, więc sprawdźmy po prostu, jak się ten motocykl sprawdzi w terenie. Chciałbym tutaj pojeździć po jakichś górkach, zobaczymy, czy jest wywrotny, czy też może jednak jest bardzo stabilny. Do wody jednak nie chcę wjeżdżać, nie chcę go utopić, ale zaraz spróbujemy tutaj po jakichś skarpach sobie pojeździć. Wow, ho, ho, jeszcze prawie beczkę zrobił. Oskubany. Myślałem, że trzeba będzie go zresetować czy coś, ale powrócił do pozycji stojącej bardzo szybko. O, to mi się kurczę podoba, można nim nieźle sobie skakać po górkach, a on i tak powróci do pozycji, w której będzie mógł kontynuować jazdę. No nie no, teraz, przyznaję się, teraz było słabo. Kurczę, trzeba się porządnie rozpędzić, żeby on wyskoczył. Więc zaraz się porządnie rozpędzę. O, 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 ej, no nie, no takich rzeczy to ty nie rób. Co mu się zrobiło? Ale to jest taki śmieszne, on przewraca się. Dosłownie sekunda później i powraca do tej, do takiej właśnie oto pozycji. Więc ciężko, na jedno to fajnie, bo ciężko go jakoś wywrócić. I nie ma z tym problemu, ale wygląda to trochę dziwnie. Dobra, to rozpędźmy się jeszcze raz i trzeba będzie znowu wjechać na jakąś tego typu skarpę. No tylko chcę być w miarę porządnie rozpędzony. Fajnie, żeby było tutaj jakaś taka większa górka, żeby można było sprawdzić, czy da się przeskoczyć nad rzeką tutaj, ale chyba nigdzie takiego miejsca niestety tutaj nie znajdę. O, dobra, tutaj znalazłem odpowiednią skocznię. Chociaż, no nie wiem, zobaczymy. No, piękna sprawa, beczka, przeskoczyłem całą moc, zrobiłem beczkę, ej, dobra, ja chcę jeszcze raz, dobra, tylko tym razem z drugiej strony. No to właśnie, nie uda mi się przeskoczyć tutaj rzeki raczej w żaden sposób, bo nie ma takiego miejsca, ale most teoretycznie można cały przeskoczyć i to jeszcze jakie beczki można robić normalnie, jakby się leciał jakimś samolotem. Dobra, to rozpędzamy się jeszcze raz, chyba że tutaj będzie jakieś miejsce do skoku. Nie, nic tutaj nie widzę jakiegoś ciekawego miejsca. No to jeszcze raz spróbuję tam ten most przeskoczyć. Tylko serio, trzeba się porządnie rozpędzić. Tym razem może trochę skręcę jeszcze w lewo, żeby polecieć bardziej w drugą stronę. On jest najwidoczniej bardzo lekki, dlatego robi tego typu... A, nie, dobra, źle to zrobiłem, ajajaj. Niepotrzebnie pojechałem w lewo. Dobra, to jeszcze raz pojedziemy jeszcze jeden skok i myślę, że ten test będzie można uznać za zakończony. Tak jak wspomniałem, mod nie o tyle dziwny, co nietypowy, jednakże zastosowanie jak najbardziej można dla niego odnaleźć, jeżeli ktoś ma taką, wiecie, gospodarkę taką, no najgorszą, że tak powiem w cudzysłowie, z możliwych, czyli nie wiem, co najwyżej ktoś ma jakieś 30 i tak dalej, no to jeszcze wtedy można pojeździć sobie tego typu motocyklem, jeżeli ktoś chce sobie zrobić jakieś stare radzieckie gospodarstwo, to czemu nie? Ja raczej nie będę chciał z tego moda nigdy więcej korzystać, ale jest jak najbardziej użyteczny. Dobra, to jeszcze raz skoczę na tamtej skarpie. Albo na moście, nie, dobra, niech będzie ta skarpa. No kurczę, próbuję go za wszelką cenę przewrócić, ale się nie da. A chciałbym chociaż raz go przewrócić, ale nie da się. Ten mod jest najwidoczniej tak jakoś zaprogramowany, że za Chin nie da się go przewrócić. Wiele pojazdów, które testowałem, robiłem im tego typu testy w terenie, to... No, bardzo ochoczo się przewracały, jednakże mam problem z przewróceniem tego motocyklu. Czy to dobrze, czy to źle?
Teoretycznie to dobrze, ale... O, no nie, no prawie, to był prawie idealny skok. Podskoczyłem, zrobiłem obrót wokół własnej osi, perfekcyjne lądowanie, normalnie telemark, ale się trochę, kurczę, zachwiał przy lądowaniu, więc najwyższych not bym sobie nie wstawił, ale i tak był to całkiem ciekawy lot. Serio, mi się fajniej tym skacze niż jeździ tym pojazdem, więc to czyni go dosyć nietypowym. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym teście to już chyba będzie wszystko. Tak jak wspomniałem, link do tego moda znajdziecie w opisie do filmiku. Jeszcze jakby ktoś chciał jakieś lepsze skoki niż ja wykonać, no to śmiało pobierajcie, tak jak wspomniałem, link w opisie. Jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z wami żegnam, cześć.